I powiedziałem do Niego pierwszą moją modlitwę. I powiedziałem, Ty jesteś taki święty, jesteś taki czysty. A ja Ciebie nie znam. Przepraszam Cię, powiedziałem do Niego. To wtedy On przyszedł do mojego życia. Wiesz, to było po prostu szczere. Ja naprawdę żałowałem, że żyłem bez Niego. Nie przepraszałem Go tylko za to, że zamordowałem człowieka, że handlowałem narkotykami, że byłem zły, że to założyłem. Nie. Wiesz, te wszystkie rzeczy to były skutkiem. Wiecie, czego one były skutkiem? One były skutkiem nieznania Boga osobiście. Ja Go przeprosiłem i powiedziałem, przepraszam Cię, że Cię nie znam. Zmiłuj się nade mną. Różnych ludzi znam, ale Ciebie nie znam. I On wtedy przyszedł i powiedział do mnie. I teraz się dowiedziałem, że Bóg mówi. Rozumiesz? Chrześcijanie dzielą się na dwie kategorie. Jedni wierzą, że Bóg mówi, a drudzy uparli się, że On nie mówi i mówią, tak jest napisane w Biblii. A mówię, jest to w Biblii, jest napisane też, że Judasz wziął się, powiesił. Proszę Cię. Słowo Boże jest lotniskiem dla Bożego Ducha. Bóg chce, żebyś czytał Słowo, żebyś je rozważał, rozmyślał o Nim i w wyniku tego zaczynasz słyszeć Jego głos. To proste, On zaczyna mówić do Ciebie, mówi do Ciebie w Twoim języku, Twoim slangiem, Twoją gwarą. On nie mówi do Ciebie albowiem, onegdaj i niewiastą. No tak to napisali, On tak nie mówi do Ciebie, mówi Krysia, kocham Cię, proszę Cię. Przestań się zadawać z tym chłopem. Przecież widzisz, że on się kurczę nie nadaje. I ty masz taki impuls wewnętrzny, mówisz, to pewnie nie Bóg, to Bóg! To On właśnie językiem pełnym miłości powiedział do Ciebie, nie cudzołóż. I to jest takie ładne dla Ciebie. I ty mówisz, dobrze Panie. Teraz w Częstochowie, że taki człowiek był, ten człowiek na początku spotkania mówi, pastorze, jestem nawróconym człowiekiem, ale mówi, wpadłem w związek, mówi, po prostu przewleczny, żyję z kobietą, mówi. Ja mówię, dobrze, rozumiem Ciebie. A widzę, że siedzi i płacze. Kawał chłopa tak siedzi i płacze, że z kobietą żyje. Wiesz? Ja mówię, kurczę. Ja mówię, posłuchaj, mam do Ciebie pytanie. Czy nie chcesz z nią żyć? A on mówi, tak, pastorze, ja nie chcę z nią żyć, ale nie mogę się od niej uwolnić. Wiesz, to takie dziwne, nie? Ale to się nazywa czary. Jest taki duch. To jest demon. Czary. Dokładnie oryginał mówi, że jawne zaś są uczynki ciała. I tam jest ujęte czary, prawda? I oryginał mówi trucicielstwo. Wiecie, na czym polegają czary i działanie demonów czarów? Na tym, że ktoś jest zmanipulowany do tego stopnia, że ma zatruty umysł, do tego stopnia, że nie potrafi sam myśleć spontanicznie. Nie podejmuje decyzji prawidłowych. I siedzi taki chłop, 100 kg wagi, rozumiesz, z jakąś filistynką, rozumiesz? I on nie jest w stanie wyjść z tego domu. A ona waży, proszę Ciebie, wiesz, 55 kg, jak się dobrze zmoczy. A ona na niego patrzy swoim maślanym wzrokiem i facetowi od razu wywala wszystko do góry kołami, tak? Ale co się stało na tych naszych spotkaniach tam w Częstochowie? Ja na początku położyłem na niego rękę i w imieniu Jezusa zabroniłem duchowi czarów działać w jego życiu, tak? A następnie mówię, po prostu teraz zostań i przyjmuj Słowo. I on został, przez te kilka kolejnych godzin przyjmował Słowo. Na jednej sesji wyszedł i się modlił, klęczał na korytarzu przez godzinę, słuchajcie, i płakał. A potem na koniec spotkania wrócił i mówi do mnie, tak, to był inny człowiek. I mówi do mnie, pastorze, a po 400 km przyjechał do nas. Mówi, wracam, pakuję się i wyprowadzam. Ja wiem, ja lubię pokutę w akcji. Lubię pokutę w akcji. Rozumiesz? I to było takie, co on zrobił? On wziął swój przełom. Ja sobie wyobrażam ją, jak on przyjeżdża, mówi, a nie, pakuje się, wyjeżdża. Ktoś mówi, to takie niehumanitarne. Ja bym to poczytał sobie księgę Nehemiasza i Ezdrasza, jak wzięli i rozwiedli Izrael. To było niehumanitarne. Zebrać wszystkich, mówi, no to teraz, mówi, bracia, 24 godziny, wszystkie żony egipskie, filistyńskie i inne z dziećmi. Dlaczego? Dlatego, że to było dla nich trucizną. To było to takie straszne. Nie, to nie jest straszne, to jest prawdziwe. A miłość jest oparta na prawdzie, drodzy przyjaciele. Miłość opiera się na prawdzie, a nie na humanizmie. Humanizm pochodzi centralnie od diabła. Rozumiecie? Od diabła. Bóg nie jest humanistą. Bóg jest miłością. To jest inna sprawa. Ja nie jestem humanistą. Moje dzieci może czasem ubolewają nad tym. Rozumiesz?
Ale ja kocham moje dzieci. I chcę, żeby moje dzieci żyły pełnią życia. Dlatego nie pozwalam im na różne rzeczy. Dlatego nie zgadzam się na różne ich decyzje. Dlatego koryguję te moje dzieci. Więc przełom jest dostępny dla człowieka w momencie, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że potrzebuje tego przełomu. Ja sobie wtedy zdałem sprawę w sumie, że ja potrzebuję tego przełomu. Ja nie mogę dalej żyć w królestwie ciemności. Ja nie znam Boga. I wiesz, ja wstałem ze swoich kolan jako nowe stworzenie, nowonarodzony z Bożego Ducha człowiek. Ja już nigdy nie ćpałem od tamtej pory. Ja, i rozumiecie, nie na zasadzie terapii. Ja nigdy nie byłem na żadnej terapii. Kiedyś jednej psycholog powiedziałem, że... Ale mówi, jak mam przestawać narkotyki? Ja mówię, proszę Panią, no, przyszedłem do Jezusa i On mnie uwolnił. A to Pan nie był na terapii? Ja mówię, nie. Mówię, wie Pani co? Ale kiedyś jak czytałem Biblię, to tam jest napisane, że raz o Jezusie, że terapeuta o nim napisali, jak uzdrowił chłopa na raty na dwa razy. Posmarował mu zmielą oczy, mówi, widzisz, to nie do końca, a teraz lepiej, lepiej pić. Terapia to jest cud na raty, tak mówi Boże Słowo. To jest terapia, a nie siedzenie przeżdżenie przez 6 miesięcy, patrzenie się jak sroka w gnat terapeutę, rozumiesz? I zastanawianie się, prosimy, co to z tego będzie. Nic z tego nie będzie, przyjacielu. Bo terapie, resocjalizacje, readaptacje i inne takie rzeczy, one wyprowadzają człowieka z bagna, ale tylko Bóg wyprowadzi bagno z człowieka. Rozumiesz? To jest ogromna różnica. Przełom następuje wtedy, kiedy Bóg sięga po kolejne miejsce bagna, bo najpierw pozwalasz Mu na to, bo dochodzi, że Ty pozwalasz. Pytasz, Panie, co mam zrobić, tak? I Bóg zaczyna mówić do Ciebie, po pierwsze, słuchaj teraz, co Ci powiem, a po drugie, zrób to, tak? I kiedy Ty mówisz, dobrze Panie, będę słuchał i wykonujesz pierwszy krok, to jest niesamowite, pierwszy krok zawsze wykonujesz Ty, bo Słowo Boże uczy nas, że najpierw jest to cielesne, a potem to duchowe. Amen? Kto wykonuje pierwszy krok? Ty, a nie Bóg. I to jest ważna zasada, jeżeli chodzi o przełom. Ktoś mówi, to Bóg musi przyjść. Nie, to Ty zrób krok. A Pan sięgnie swoją świętą ręką i wyciągnie z Ciebie Twoje bagietki. A wtedy osiągniesz przełom. Ja na przykład jak wstaję, nie wiem jak wy, ale ja wstaję, powiedzmy dzisiaj wstałem 4:30 na modlitwę. O 4:30, jeżeli wstajesz na modlitwę, to wiesz o tym, że w głowie masz absolutną trocinę. Wstajesz o 4:30 i ty nie jesteś w stanie przypomnieć sobie nic. Ty nie wiesz, co ty masz powiedzieć. Dlatego dobrze jest modlić się innymi językami. Bo po 10 minutach modlitwy innymi językami dopiero moja głowa do normy wraca, tak? I jakby jest początek mój, ale wiecie, gdzie się zaczyna mój krok? Kiedy otwieram swoje oczy, jest 4:30 i cała moja istota od góry do dołu mówi, nie ruszaj się z tego miejsca. Tu jest dobrze. Rozumiesz? Masz jeszcze czas. Bóg ci nie ucieknie. Przecież On i tak Cię kocha. Ja wszystkie fragmenty wtedy zaczynam pamiętać w tym momencie o tym, że Bóg mnie kocha i Mu na mnie zależy. Wiesz, o co chodzi? I wiesz, ja mu tak zasnąć w tym, tak? Ale wtedy moje bagienko by było niedotknięte. Ale kiedy wystawię swoją świętą nogę za te łóżko, dotknę, jest dywan. I wiesz co? Trzeba dalej, tam gdzie jest zimna podłoga. Postaw na zimnej podłodze. Od razu dzieciarki przejdą. Rozumiesz? Ale to Cię zmobilizuje, bo Cię ciśnienie podniesie. Wtedy wyjdziesz, i proszę Cię, nie klękaj, bo od razu uśniesz. Tylko stój. Najlepiej idź za potrzebą Ty do toalety, przejdziesz się. Rozumiesz? Już w tym czasie módl się innymi językami, wróć. Jeszcze trochę postój. Tak? I zacznij modlić się do Twojego Boga. I tam rodzą się przełomy, moi drodzy. Zaczynają być przełomy. Rozumiesz? Zaczynasz brać coś, dokonujesz pewnych ruchów. Przełom to jest ruch. To Ty musisz przyjąć. Zobacz, Jezus mówi tak. Niech każdy, kto pragnie, przyjdzie do mnie i pije. Więc co musisz? Zapragnąć. Zapragnąć. Kiedyś jeden kaznodzieja był na spotkaniu i była tak potężna Boża obecność, i on zapytał ludzi, czy czegoś chcecie od Boga? I tam była cisza. I oni nic nie chcieli. Nic nie chcieli od Boga. Nikt nic nie chciał. Nikt nie chciał zbawienia, nikt nie chciał uzdrowienia, nikt nie chciał wolności. Nikt nic nie chciał. Wszyscy byli szczęśliwi, szli do nieba w jednej chwili, byli pełni mocy. Wiesz o co chodzi? Tak naprawdę tak nie było. Tak naprawdę było tak, że ci ludzie nie wzbudzali pragnienia w sobie. Jak można wzbudzić pragnienie w sobie, jak się ogląda seriale telewizyjne codziennie? Jakie pragnienie będziesz miał? Jak będziesz miał Emiak miłość przed oczami? Wiesz o to chodzi. I będziesz wiedział, co tam z Dzisiek, z Krysią i tak dalej, ty będziesz to wszystko wiedział doskonale. Rozumiesz? Nie będzie miejsca na Boże pragnienie.
Nie będzie tego. I wtedy nie możesz przyjść. A kiedy sobie weźmiesz post, ja nie wiem, czy to trzeba post wziąć, to trzeba wolność wziąć od tego. Ale kiedy się od tego odseparujesz, zaczną w tobie się rodzić Boże pragnienia. Zaczniesz pragnąć. I co wtedy? Bóg mówi, już wykonałeś pierwszy krok. Teraz przyjdź do mnie, mówi Bóg. Ja wtedy przyszedłem do Boga. Tam powiedziałem, Jezus, ja potrzebuję Ciebie. Jezus, ja chcę swojego przełomu. Jezus, ja nie zgadzam się na stan stagnacji w moim życiu. Bóg nie chce, żebyśmy żyli w stanie stagnacji. Po pierwsze, Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął i poszedł do piekła. Bóg mówi tak, ja chcę, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jakie jest pragnienie Boga? Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Niektórzy ludzie mówią, no nie jestem pewny, czy Bóg chce, żebym mu głosił Ewangelię. Coś ci powiem, na pewno chce. No wiesz, ale czy to jest Bożą wolą? No przecież Paweł szedł do Bityni i Bóg go zatrzymał. Ja mówię, to niech ciebie też zatrzymał. Idź najpierw do Bityni. Ja mam taką zasadę. Ja idę i jak to nie jest Bożą wolą, to mnie Bóg zatrzyma. Żebym tam szedł. To jest bardzo dobra metoda. Ale ja idę! Jak Duch Chrystusowy będzie chciał mnie zatrzymać, to mnie zawróci z drogi. Bo Paweł szedł. Wszyscy mówimy, Paweł, no tak, ale on szedł do Azji, też go Bóg zatrzymał. Ja mówię, tak, ale on szedł do Azji. Paweł miał mentalność taką, że on chodził. Tak? Czy ta służba jest od Ciebie, Panie? Wiesz co? Powiem Ci tak. Jak nie wiesz, czy ta służba jest od Boga, zacznij to robić. Jak się okazuje, że tego nie nadajesz, to zaczniesz robić coś innego. Nie wiesz, co masz robić? Nie jesteś przekonany o swoim powołaniu? Szmata do sprzątania podłogi jest zawsze dla każdego dobra. Każdy człowiek, apostoł, prorok, ewangelista, pastor, nauczyciel, świetnie zmyje podłogę. Zacznij od szmaty. Zacznij od tego, że musisz zacząć działać w Bożym Królestwie, tak? Nie będzie to Bożą wolą? Bóg Cię zatrzyma. Bóg Cię przeniesie. Ale to będą punkty Twoich przełomów. To będą ruchy w Twoich przełomach. Rozumiesz? Ty nie będziesz czekał pod tą betonową ścianą, co dalej, Panie, co dalej, Panie, co dalej. Bóg mówi, rusz. Ale Panie, co mam zrobić? Bóg mówi, no spróbuj kopnąć tą ścianę, złamie se nogi. Bóg mówi, nie złamie se nogi, nie przejmuj się. Kopnij w ścianę, jesteś zdziwiony potem, że Ty zrobiłeś ten kop noga, czyli weszła w tą ścianę. Wow! Bóg mówi, no widzisz, no. Zrób. Zacznij. Zacznij. A więc, kiedy stajemy w miejscu przełomu naszego życia, my przede wszystkim nie oczekujemy, że coś się wydarzy, tak? Tylko my mówimy do Boga, Panie, co mam robić? A potem zaczynamy spędzać z Bogiem czas. Nic cenniejszego nie dasz Bogu niż Twój czas, uwierz mi. Nic cenniejszego. Jak musisz wstać do pracy o 6, czy tam o 5, a Ty wstaniesz godzinę wcześniej, to będzie potężna ofiara. Bóg wie, że to, wiesz co, to naprawdę, to Bóg wie, że to jest dla Ciebie dużo. Bóg wie, że to jest dla Ciebie bardzo dużo. Bóg wie, że to jest dużo, że Ty się obudzisz w nocy i się do Niego będziesz modlił, a potem się położysz jeszcze na 2 godziny, bo rano trzeba do roboty wstawać. Bóg to wie. Rozumiesz? On to szanuje. I przez ten czas, przez tą godzinę, Ty więcej osiągniesz, rozumiesz, niż przez niesamowitą konferencję od czasu do czasu. Rozumiesz? Przez ten czas. A potem co robisz? Ty nie mówisz, a jeszcze do końca nie wiem. Ja wiesz co, ja uwielbiam robić rzeczy, których do końca nie wiem. Ja jestem zawsze ciekawy, co się wydarzy. Ktoś mówi, no ale to nie przejmujesz się, że tam coś Ci nie wyjdzie. Mówię, dlaczego? Według Galacjan 2:19-20 ja nie żyję. Tam jest napisane, że żyję już nie ja, ale że nie Chrystus. Ja się nie przejmuję, że coś mi nie wyjdzie w życiu, naprawdę. W ogóle mnie to nie interesuje. Nie stracę twarzy, bo ja nie żyję. Trup nie ma twarzy. Trup leży i śmierdzi. To jest jedyna funkcja trupa. I to jest nawet bardzo bezpieczne, leżeć i śmierdzieć, bo na przykład jak uciekasz, jak Cię niedźwiedź goni, to naukowcy udowodnili, że dobrze uwaść i zwalić się spod. Wtedy on Cię obwącha i nie ruszy. Naprawdę, poczytajcie sobie w necie. Tak ma niedźwiedź na przykład. Bo on zobaczy, że to jest na tyle śmierdząca substancja, że on się by mógł tym otruć, on ma instynkt taki, że on tego nie ruszy. Bo to śmierdzi go, że nie spadnie. Trup leży i śmierdzi. Więc to nie jest złe. Nie bać się, że stracimy twarz, że stracimy coś tam w swoim życiu. Coś Ci powiem. Jeżeli stracisz coś w swoim życiu, nie przejmuj się. Widocznie było Ci to niepotrzebne. A co jeśli zabłądzę i za daleko się zapędzę? Bóg Cię wyprowadzi. Nie przejmuj się tym. On mnie wyprowadzał z takich zawirowań życiowych, kochani. Szybciej mnie on stamtąd wyprowadził, niż ja się wprowadziłem. Bo ja to się takimi kanałami wprowadzałem, tak? I w pewnym momencie, jak się opamiętywałem, to on mnie brał, chodź Artur, i przebił mną ściany wszystkie.
Ja tam lazłem przez rok, tak? A on mnie wyjął w tydzień. Nie trzeba się przejmować tym. Ważną jest rzeczą, że stajesz w miejscu przełomu swojego życia i mówisz: Ojcze, co mam robić? Ojcze, podejmuję teraz decyzję, że będę z Tobą spędzał czas. A potem będę postępował według impulsów, które już będę słyszał. Rozumiesz? I Ty zaczynasz słyszeć impulsy Bożego Ducha. Zrób to, zrób to, zrób to. I Ty zaczynasz to robić, zaczynasz tak żyć. Tak jest ze wszystkim, kochani. Czy to są sprawy zdrowia, czy to są sprawy finansów naszych, czy to są sprawy relacji naszych. Rozumiesz? Ludzie mówią: tak mi ciężko nawiązać relacje z Bożem. Ja mówię: człowieku, no ciężko, bo to zacznij Ty nawiązywać relacje. No ty idź do tych ludzi, przywitaj się, zaproś, rozumiesz, odłóż sobie kasę, oni kiedyś Żydzi to odkładali dodatkową dziesięcinę, żeby mieć się rozumościć. Poczytajcie dobrze Biblię. Tam nie była jedna dziesięcina, jedna to była dla Lewitów, tak? Ale druga to była po to, żeby iść przed oblicze Pana i się radować. Nakupić sobie mięsa, nakupić sobie, rozumiesz, poczęstować gości. Dobrze jest odkładać kasę na to, żeby nawiązywać relacje. Wszystko kosztuje. Fajnie się nawiązuje relacje, jak masz na pizzę, tak? Odłożysz sobie, zaprosisz brata, siostrę. Wszędzie tak jest. Czyli Ty musisz wykonać ruch, a potem przyjdzie Pan. Tak samo jest ze służbą, z każdą inną dziedziną życia. Ale fundamentalną rzeczą, jeżeli chodzi o nasz przełom, jest narodzenie się na nowo z Bożego Ducha. Jeżeli dzisiaj wśród Was tutaj są ludzie, którzy jeszcze nie oddali swojego życia Jezusowi, to ja chciałbym, żebyś dziś pojednał się z Bogiem. Bo to nie jest mała rzecz. To jest rzecz fundamentalna. To jest podstawa. Rozumiesz mnie? Podstawowa rzecz. Ja dzisiaj, drodzy przyjaciele, mimo tego, że byłem mordercą, dealerem, jakkolwiek, człowiekiem bardzo złym, nawet żonę swoją chciałem zastrzelić. Więc ja byłem złym człowiekiem, naprawdę złym. I Bóg przebaczył moje grzechy. Miał co przebaczać. Rozumiesz? Więc skoro On przebaczył moje grzechy, gwarantuję Ci, że przebaczył też Twoje. Bo On wszystkie grzechy przebaczył. Bóg przebaczył grzechy wszystkim ludziom. Już! To nie jest tak, że w momencie, kiedy Ty Go przeprosisz, to On przebaczy te grzechy. On już Ci przebaczył. Tak naprawdę dzisiaj Twoje przepraszam, to jest zgoda na to, że On Ci przebaczył. Bo Słowo Boże mówi, że On umarł za wszystkich ludzi, jak byli jeszcze grzesznikami. On 2000 lat temu posłał na ziemię swojego Syna. Tak naprawdę sam zszedł na ziemię jako człowiek i dał się zamordować za grzechy wszystkich ludzi. Poprzednie, teraźniejsze i przyszłe. Ja wiem, że to jest niesprawiedliwe po ludzku. Ja dostaję mnóstwo informacji od ludzi. Piszą do mnie, dzwonią, rozumiesz? Ja na przykład mam informacje tego typu: Pan powinien wisieć. Ja jestem człowiekiem dobrej roboty, proszę Pana. Tak do mnie taki człowiek pisał. Ja naprawdę staram się żyć dobrze i pobożnie. Ale to, co Pan robi teraz, jak Pan śmie w ogóle głosić Ewangelię? Pan powinien wisieć. Ja mówię: wie Pan co, no przykro mi, że żyje. Ale może Pan powiedzieć, że jestem absolutnie dumny z tego powodu i w ogóle nie mam w tej chwili jakiegokolwiek stresu, że Pan do mnie to mówi. Nie, lubię Pana, szanuję, w ogóle mnie to nie rusza. Nic mnie nie rusza. Kola taki, ten raper fajnie śpiewa: nic mnie nie rusza, tylko księga Ageusza. Rozumiesz? Dlaczego tak? Bo ja jestem nowym człowiekiem. Ja jestem świadomy swojego nowego narodzenia. Ja się narodziłem na nowo, jestem dzisiaj obywatelem Królestwa. Pytanie: czyim obywatelem jesteś Ty? Zobacz, moje grzechy zostały wybaczone, ja to przyjąłem, idę do nieba. Coś Ci powiem, Twoje grzechy też zostały wybaczone, tylko że jeżeli tego nie przyjąłeś, to idziesz do piekła. Wiesz, jak będzie głupio, kiedy dowiesz się kiedyś, że Twoje grzechy zostały przebaczone, a Ty zgnijesz w piekle? Strasznie będzie nieprzyjemnie. A kiedyś się dowiesz o tym, bo wszyscy się dowiedzą. Kiedyś przed wielkim białym tronem staną wszyscy ludzie, oprócz tych, którzy będą w niebie. I tam Bóg do nich powie: no i co, drodzy przyjaciele? I tam nie będzie pytania o to, czy byłeś dobry, czy chodziłeś do kościoła, czy uratowałeś kogoś, czy komuś tam pomogłeś, czy dawałeś kasę na Greenpeace i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? Tam nie będzie w ogóle o tym mowy. Tam będzie mowa o bardzo konkretnych rzeczy. Czy żyjąc tu na ziemi, przyjąłeś ten prosty fakt, że Jezus Chrystus, mój Syn,
umarł za twoje grzechy i cię uwolnił? A ktoś powie, Boże, ja nie wiedziałem. Nieprawda, że nie wiedziałem, bo posłałem do ciebie jakiegoś takiego recydywisty jednego i ci powiedział. Nie mów, że nie wiedziałeś. Mówię ci dziś, żebyś wiedział. I ty powiesz, no nie, ja nie wziąłem tego poważnie, on był taki dziwny. Mam dziwne słówki. I z uwagi na to, że ty uwierzyłeś, pójdziesz do piekła. Piekło nie jest przyjemną rzeczą. To, co najgorszego przydarza ci się tutaj na ziemi, tam będzie ustawiczne i wzmożone. Rozumiesz? Chaos będzie do potęgi 100, ból będzie do potęgi 1000. Rozumiesz? Frustracja, odrzucenie będzie do potęgi 1000000. Człowiek jest załamany jak stary dach i nie ma wyjścia. Ten sam Louis, o którym wspominałem, napisał taką świetną książkę, do zdobywania rozwód ostateczny. Kolejną wizję opisał. O ludziach w piekle. Wiecie, chodzili, trawa ich nawet kuła, zwykła trawa taka, która była, to kuła ich w nogi, tak jakby kolce im się wbijały, nie mogli chodzić, przez buty ich to kuło. Szok. Napoleon tam jest opisany, który chodzi w kółko, słuchajcie, i cały czas knuje, bo nie wie, że umarł. Szok. To jest szok. Nam się, wiesz, kiedy się zderzasz w ogóle z taką rzeczywistością, to mówisz, wiesz, w piekło to nie jest to, że tam cię spalnikiem przypala. Tylko to jest miejsce, tak? Pozbawione Bożej obecności. My tutaj mamy Bożą obecność, czy jesteśmy dobrzy, czy źli. Źli ludzie, ludzie służący diabłu, służą z tego, jakby oni korzystają z tej Bożej obecności. Rozumiesz? Bo nawet ludzie, którzy służą diabłu, to chcą, żeby byli dobrze traktowani. Zgadza się? Lubimy być dobrze traktowani. Nie lubimy, jak nas biją, jak nas przeklinają, jak na nas plują, jak nas obrażają. Tylko my nie rozumiemy, że dlatego jest na tej ziemi taka możliwość odbierania dobra, bo jest Boża obecność. Tutaj w piekle nie ma Bożej obecności, drodzy przyjacielu. Tam nie ma. Tam cię nikt nie uratuje od niczego. Od ciebie samego nikt się nie uratuje. Ale tu na ziemi jest szansa. 2000 lat temu, drodzy przyjaciele, Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za nasze grzechy. Został skatowany, potwornie zbity. Prorok Izajasz pisze, że on był jedną wielką raną. Tam jest napisane, że ranami Jego jesteśmy uzdrowieni. Oryginał mówi, raną Jego jesteśmy uzdrowieni. Co to znaczy? Oznacza to tyle, że nie miał na sobie jednego zdrowego miejsca. Wiecie, te baty, którymi go bito, to miały takie końcówki z takich kości. Kamyczki były powplatane, rwali mu tym mięśnia. Jak miałeś kiedyś rozerwaną skórę w jakimś miejscu, wiesz, jak cierpiały, to musieli ci zszywać. Jemu porwali mięśnia, tłukli go do nieprzytomności, bili go. Bili go po twarzy, wyrywali mu brodę, tak, że mu krew leciała, wyrywali mu włosy. Jak byłem w Izraelu i zobaczyłem cierń, ja myślałem, że cierń to jest jakaś taka jak róża. Wiesz, że się nią potrafisz, okazało się, że cierń jest taki długi, możesz go w deskę wbić. Wiesz? Taki oplot zrobili, położyli mu to na głowę i tłukli go kijami, bo weszło mu to w czaszkę. A potem go przybili do krzyża. Wiesz, na czym polegała śmierć na krzyżu? Na tym, że człowiek wisiał sobie na tych rękach, oni przybijali mu nogi, żeby wcześniej nie umarł. Bo jakby mu nóg nie przybili, rozumiesz, to by się udusił w parę minut. Chodzi o to, że wisząc tak na rękach przez pewien czas, przestajesz, nie możesz oddychać. Więc oni im przybijali nogi, żeby oni tak, podciągając się na rękach i pomagając sobie trochę nogami, złapali kolejny dech powietrza. Rozumiesz, taka matka, żeby jeszcze dłużej mogli umierać. To było ważne, żeby długo umierali. Jego tam przybili do krzyża i on, żeby móc złapać dech powietrza, ty masz łatwo, o, a on, żeby to zrobić, musiał się podciągnąć na przybitych rękach. Rozumiesz? Na przybitych rękach. Tak oddychał. Powiem ci więcej. W tym czasie demony miały bal przy krzyżu. Szatan się cieszył. Wiesz, Jezus cierpiał fizycznie, ale potem wszelki grzech, który był na świecie, przylgnął do Niego jak do magnesu. On się poczuł jak pedofil, jak gruźlik, jak homoseksualista. Rozumiesz, o czym ja mówię? To jest straszne. Oryginał mówi, że stał się grzechem. Jezus stał się, rozumiesz, w swojej istocie zewnętrznej grzechem. I było to tak odrażające, że Bóg Ojciec w niebie odwrócił wtedy od Niego swój wzrok. Po raz pierwszy w życiu. Po raz pierwszy w życiu Ojciec odwrócił wzrok od Syna. Rozumiesz? Jak od padliny. I On powiedział, czemuś mnie opuścił? On myślał, że idzie do piekła. Niektórzy myślą, że on, wow, wiedział, że zmartwychwstanie, coś ci powiem.
jak jesteś porwany batami i czujesz się jak ostatni diabeł, to twoja wiedza na temat zmartwychwstania szybciutko umyka jak para. On umarł na krzyżu za twoje grzechy. To nie była łatwa śmierć. Udusił się. W pewnym momencie dwutlenek węgla, który się zbierał w organizmie, sprawił, że pękły mu komory serca. Rozumiesz mnie? Pękły. Jezus umarł. I wiesz, gdzie poszedł? Nie do nieba, tylko do piekła. On tam poszedł. Tylko wiesz, co ci powiem? On stamtąd zeszedł. Jako jedyny. Ja sobie wyobrażam, że ten potężny, wielki Jezus schodzi do piekła. Schodzi do krainy śmierci. Rozgląda się. Ale wiecie, co tam się dzieje? Zaczyna drżeć kraina śmierci. Bo on nie nadawał się, żeby tam być. To jest coś takiego, jakbyś wlał kwas do wody. Rozumiesz? Kiedy wlewasz kwas do wody, woda nie wytrzymuje i zaczyna wypryskiwać. Zaczyna wywalać naczynia. On jako czysty, święty Boży wstąpił do piekła, a piekło nie wytrzymało. I Słowo Boże nam mówi, że szatan ma zadaną śmiertelną ranę. Wiesz przez kogo? Przez Jezusa. Wiesz kiedy? Właśnie wtedy. Właśnie wtedy ten uzurpator, który zwabił naszych prarodziców, Adama i Ewę, do tego, aby oddali mu ziemię, został zraniony przez Jezusa. Jezus to nie jest mała wozia, to potężny, wielki wojownik. To potężny, wielki wojownik, który uderzył szatana tak, że go zranił. I wyszedł stamtąd. Rozwalił na kawałki to. Rozumiesz, o czym mówię? To był szok. Jak ja kiedyś dostałem objawienie, to leżałem, płakałem na ziemi i mogę wstać. On wstał z martwych. Jezus wstał z martwych. Żaden przywódca religijny nie wstał z martwych. Mahomet nie wstał z martwych, Budda nie wstał z martwych, Korfucjusz nie wstał z martwych, nikt nie wstał z martwych. A on wyszedł z tego grobu w prawdziwym ciele. Nawet nie w takim jak ty i ja, w lepszym, w takim jak kiedyś dostaniemy. Bo mógł normalnie jeść, ale mógł też przechodzić przez ściany. Rozumiesz, takie ciała dostaniemy. A potem wstąpił do nieba w ciele i zasiadł po prawicy Ojca. Prawdziwy człowiek, prawdziwy Bóg, prawdziwy Żyd. A za 10 dni zstąpił na ziemię Duch Święty. I tym prostym ludziom, którzy z Nim byli, zapaliły się głowy. I stali się innymi ludźmi. I my jesteśmy innymi ludźmi. A jeżeli Ty jeszcze nie poznałeś Jezusa, to nie jesteś innym człowiekiem, ale Bóg chce, żebyś stał się innym człowiekiem. Bóg chce, żebyś poszedł do nieba. I Bóg chce, żeby twoje na ziemi i życie na ziemi było zwycięskie. Tak jak moje. Ja prowadzę zwycięskie życie. Nie boję się. Nie mam kompleksów. Nie wstydzę się niczego. Rozumiesz? Powiem ci więcej. W ogóle się nie liczę z człowiekiem. To nie chodzi o to, że ja nie szanuję ludzi. Ja bardzo szanuję ludzi. Ja uwielbiam siedzieć przy nogach mędrców i słuchać tego, co oni mówią. Rozumiesz? Ale nie liczę się z tym, co ludzie o mnie mówią. Oni na mnie wylewają kubeł po myi, a ja się obtrząsam i idę dalej. Po prostu. Nie interesuje mnie, czy ktoś mnie lubi, czy nie lubi. Ja i tak kocham ludzi. I tyle. Nie można mnie zranić. Wiecie, że Bożych dzieci nie można zranić? Jak mówię, że jestem taki zraniony, to przyjdzie się pokuty, powiedz, Panie, czy jestem nieśmiertelny. Wybacz od razu tej osobie i zacznij się o nią modlić, zdrabniając jej imię. Ojcze, dziękuję Ci za Kazika. Błogosławię Kazika. Halleluja! Ojcze, błogosław mojego Abrahamowi. Ojcze, niech żyje 120 lat, niech ma wszystkiego pod dostatkiem, Ojcze. Niech aniołowie Twojego chronią. Od razu zobacz, jak się zmieni, a rana zacznie się zabliźniać. Jesteś nowym człowiekiem, masz dostęp do cudów. Moi drodzy, kto z Was, gdyby dziś umarł, nie ma pewności, że pójdzie do nieba? Kto z Was jeszcze nie ma tej pewności? Słowo Boże mówi w pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, to wam napisałem, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Można wiedzieć, że się idzie do nieba, można być pewnym swojego zbawienia. Kto z was nie jest pewny, że idzie do nieba? Kto z was jeszcze nie jest tego pewny? Proszę cię, podnieś rękę teraz. Kto z was nie jest pewny swojego zbawienia?
Kto nie jest pewny, że dziś, gdyby umarł, pójdzie do nieba? Kto z was, drodzy przyjaciele? Podnieś rękę, nie bój się, bo to jest gest twojego życia. Może wiele lat chodzisz do kościoła. Może myślisz o sobie, że jesteś dobrym człowiekiem. Coś ci powiem, za bycie dobrym człowiekiem nie idzie się do nieba. Do nieba się idzie z łaski, czyli niezasłużonej przychylności Boga. Nie z uczynków, żebyśmy się nie mogli wychwalać. Rozumiesz? Kto z was, gdyby dziś umarł, nie ma pewności, dokąd pójdzie? Podnieś rękę, proszę. Brawo. Kto jeszcze? Brawo. Kto jeszcze? Brawo. Kto jeszcze? Brawo. Brawo. Zapraszam wszystkich do mnie. Wszystkich, którzy podnieśliście ręce. Chodźcie tutaj. Chodźcie tutaj. Zróbcie przełom swojego życia. Przełom. Wtedy, kiedy ty przychodzisz do Boga, dokonujesz pierwszego, najważniejszego przełomu w swoim życiu. Jest to przełom przejścia z królestwa do królestwa. Zostaje złamana twoja pycha, zostaje złamany twój grzech, zostaje złamana twoja stara natura. Dzisiaj Bóg Wszechmogący weźmie wasze życie w swoje ręce i będziecie doświadczać tego, czego jeszcze nie doświadczaliście. Pomódlcie się, drodzy przyjaciele, ze mną. Powiedzcie: Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za moje grzechy i zostały mi przebaczone. Nie masz do mnie żalu. Ojcze, wierzę, że Jezus Chrystus wstał z martwych. Od dzisiaj, Panie Jezu, Ty jesteś moim Panem. Amen. Duchu żywego Boga, wypełni każdego słowa. Niech przyjdzie teraz świadomość, kim są w Chrystusie. Niech oni zaczną oglądać się Twoimi oczami, Ojcze. Niech oni zobaczą, że są obywatelami nieba, Ojcze. Duchu żywego Boga, wypełni ich mocą, mądrością i siłą. Duchu żywego Boga, Ty ich powołałeś. Ty ich znalazłeś. Ty im będziesz błogosławił. Duchu żywego Boga, to Twoje światło dzisiaj mówię. Dziękuję Tobie, że jesteś dzisiaj. W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam, że nie masz diable do nich żadnego prawa. Ogłaszam ochronę Jezusa nad tym. Amen. Usiądźcie, kochani, oddajcie chwałę Bogu, ludzie, za to, że niebo Cię jest zaludnione. Kiedy dokonujesz ruchu przełomowego w swoim życiu, przechodzisz w inne miejsce. I tak będzie wyglądała Twoja podróż do wieczności i powiem Ci dalej, również przez wieczność. W ten sposób, od przełomu do przełomu, od punktu A do punktu B. Nie zatrzymuj się, drogi przyjacielu. Jeżeli zobaczysz, że coś jest trudnego w Twoim życiu, jakakolwiek sytuacja, nie mów: widocznie tak ma być. Nieprawda, że tak ma być. Wiesz, jaka jest prawda? Prawda jest zapisana w Ewangelii Jana, 10 rozdziale, 10 wersecie. Ja jestem dobrym pasterzem. Tak? Ja przyszedłem, aby owce moje miały życie i to życie w obfitości. To jest prawda. Jezus powiedział: ja jestem prawda. Kiedy czytasz Ewangelię, jest przykład tylko z Jezusa, z nikogo więcej, bo tam nikt nie był wypełniony Duchem Świętym w Ewangeliach, tylko Jezus. Ci inni ludzie, oni nie byli wypełnieni Duchem Świętym. Nie bierz z nich przykładu. Możesz patrzeć na tą mądrość, która się w nich przejawiała, ale niech to nie będzie dla Ciebie przykład ostateczny. Przykładem ostatecznym jest Jezus Chrystus. On jedynie był nosicielem Bożego Ducha. I On powiedział: ja jestem prawda. Drodzy przyjaciele, mam jeszcze 15 minut. Chciałbym poprosić tych z was dzisiaj, którzy chcą dokonać swojego przełomu i potrzebujecie w tym pomocy modlitewnej. Chcę, żebyście wiedzieli, że tam, na krzyżu Golgoty, na Jezusa Chrystusa, nie tylko spadły twoje grzechy, bo ci bracia i siostry, którzy dzisiaj tutaj przed chwilą odeszli jako nowi ludzie do swoich ławek, oni wzięli punkt podstawowy do swojego przełomu. Oni skorzystali z tego, co się stało na krzyżu Golgoty, jako punkt A. Czyli skorzystali z tego, że Jezus stał się grzechem, tak? Aby oni mogli być sprawiedliwością Bożą. Dzisiaj, kochani, wy, którzy oddaliście życie Jezusowi, staliście się sprawiedliwością Bożą. Bóg nie ma do ciebie żadnego żalu. Nawet jeżeli twoje uczucia jeszcze w tej chwili, one grają jakoś tak dziwnie, nawet jeśli będziesz sobie przypominał swoje grzechy, pamiętaj, to nie jest od Boga. Bóg ma tak zwaną świętą amnezję. Rozumiesz? On nie pamięta twoich grzechów. Tak, wszechmogący Bóg nie pamięta grzechów. To jest przeciwne.
Nie rozumiem tego, ale też nie rozumiem do końca, o co chodzi z Trójcą Świętą. Kiedyś jak się modliłem, żeby Bóg mi objawił, jak mam nauczać o Trójcy Świętej, to Bóg mi kazał nauczać o jajku. Rozumiesz? Jest jedno, ale trój jedyny. I tyle. Żadna z tych substancji nie może istnieć osobno, wszystkie są razem i tak dalej, to się mieli, rozumiesz? Białko, żółtko, skorupka. Trudno nam sobie wyobrazić takie rzeczy. Trudno nam sobie wyobrazić, że Bóg może nie pamiętać. Ale On mówi, nie pamiętam! I nie to, że czasem Ci przypomni, nigdy Ci nie przypomina. Twoje grzechy przypomina Ci szatan. Rozumiesz? Ale w liście do Rzymian 8:1 jest napisane, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. A Wy, drodzy przyjaciele, jesteście już w Chrystusie Jezusie, w środku. A więc nie ma żadnego potępienia. Ale tam, na krzyżu Golgoty, nastąpiło coś o wiele więcej niż tylko zbawienie od naszych grzechów. Słowo Boże mówi, że wszelkie zło przynależne nam z uwagi na naszą grzeszność spadło na Jezusa. Czyli wszelka konsekwencja grzechu. Aby wszelkie dobro należne Jezusowi z uwagi na Jego sprawiedliwość przypadło nam, drodzy przyjaciele. Jego ranami i sińcami jesteśmy uzdrowieni, a nie będziemy. Wszystkie choroby spadły na Niego, przyjaciele. Bóg już nikogo nie uzdrawia, bo On wszystkich uzdrowił. Dzisiaj można wziąć swoje uzdrowienie, tak jak się wzięło swoje zbawienie. Jak? Przez wiarę. Można przez wiarę przyjąć cuda dla swojego ciała i swojej psychiki. Można zostać uzdrowionym fizycznie z każdej choroby. Lekarze, na tobie krzyżyk. A Ty mówisz, o przepraszam. Wiecie, ja miałem nowotwór, bo sobie zrobiłem raka, jak siedziałem po raz drugi w więzieniu, żeby wyjść na wolność. Wstrzykiwałem sobie substancje chemiczne w twarz. I powstał mi nowotwór. I ja wyszedłem potem na wolność, a potem jak się nawróciłem, słuchajcie, to było przedziwne, nawróciłem się nowotwór, on był małym guzem. Ale jak się nawróciłem, to się zrobił tak i zaczął atakować moją twarz. I taka lekarz, z chirurgii szczękowo-twarzowej w Warszawie na Lindleya mówi, panie Arturze, szybko do szpitala, operacja, mówi, bo tutaj nie ma na to czekać. Jest ingerencja bardzo silna. I wiecie, co mi powiedziała ta kobieta, która była nienawrócona? Chyba, że Panu cud pomoże. Ja sobie przypomniałem, że jestem nawrócony od paru miesięcy. I zacząłem szukać w Bożym Słowie. I modlić się. I pamiętam, modliłem się, zostałem wtedy ochrzczony w Duchu Świętym, modliłem się innymi językami i Duch Święty mi powiedział, Artur, wierzysz w to, że jestem lekarzem? Ja mówię, tak, Panie, a wierzysz to, że jesteś zdrowy? Ja mówię, nie do końca, Panie, mam pust na twarzy. Ale Artur, czy wierzysz w to, że jesteś zdrowy? Powtórzyło się pytanie. Ja powiedziałem, tak, Panie, wierzę, że jestem zdrowy. Powiedziałem wbrew temu, co widziałem i co czułem. Powiedziałem zgodnie z Pismem Świętym. Rozumiesz? Zgodnie z Pismem Świętym powiedziałem, tak, uzdrowiłeś mnie. I Bóg powiedział, jesteś zdrowy, wstań i idź. Nie miałem się kłaść do szpitala. Wyszedłem z pokoju, moja żona jeszcze nie była zbawiona wtedy. Wyszedłem, mówię do Agaty, nie kładę się do szpitala. Jestem zdrowy, a mam taką banię na twarzy. Ona mówi, jesteś chory psychicznie. Nie dosyć, że bełgorzesz w pokoju. Bo ona myślała, że ja bełgoczę, się modliłem innymi językami. To mówi, nie kładziesz się do szpitala, człowieku, to jest chore. Ja mówię, jestem zdrowy. I przez 3 tygodnie chodziłem, mówiłem, że jest zdrowy. Po 3 tygodniach zniknął się, nigdy nie pojawił. Rozumiesz? W ranach i sińcach Jezusa jest Twoje uzdrowienie. 2. Jezus został zniewolony, abyś Ty był wolny. Możesz być wolny. Wolny od wszystkiego. Wolny od wszelkiego zniewolenia. Chrześcijanie mówią, wiesz co, według mojej teologii chrześcijanin nie może mieć demona. Ja mówię, wiesz co, a z tylu chrześcijan wyrzuciłem demony, że się w głowie nie mieści. Albo Twoja teologia nie działa, tak? Albo oni mieli demony. No ale przecież jest Duch Święty. Ja mówię, tak, w duchu. Duch Święty jest w duchu człowieka. Bo kiedy rodzisz się na nowo, rodzi się Twój duch. A nie Twoja dusza i ciało, przyjacielu. I oczywiście, jeśli narodziłeś się na nowo, nigdy demony nie sięgną Twojego ducha. Nie możesz być opętany, tak? Ale Twoja psychika i Twoje ciało mogą zostać zaatakowane tak jak przez choroby. Choroby atakują w sposób fizyczny, a demony w sposób duchowy. To proste. Depresja jest opisana w Księdze Izajasza już 800 lat przed śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa jako duch ściśnienia. Rozumiesz? Ilekroć przychodzi człowiek, mówi, mam depresję. Ja mówię, dobrze, w tej chwili nic nie robię. Mówię do ducha ściśnienia i człowiek zostaje uwolniony. Rozumiesz? Bo to jest coś, co cię ściska. Wstajesz rano i płaczesz, nie wiesz czemu. Teraz byłem u takiego kaznodziei, nie będę, wspaniały człowiek, nie będę wymieniał jego nazwiska, ale jest to jeden z ludzi, w moim życiu ma kościół duży, który wywarł duży wpływ na moje życie. I on, kiedy rozmawialiśmy, człowiek, którego naprawdę można brać przykład. I on mówi, Artur,
Miałem depresję. Miałem depresję. I nikt nie mógł tego rozpoznać. Wszyscy mówili, bracie, nie, ty nie, to jest niemożliwe, że to jest u ciebie. Ale pojechał do Henka, wie, i kiedyś Heniek wie, a do niego mówi, słuchaj, wiesz co to jest? Mówi, to jest depresja. To trzeba wyrzucić. I ten kaznodzieja to zrozumiał. Został uwolniony. A więc Bóg chce, żebyś był wolny. Wolny. Czemu? Bo tylko wolny człowiek może zanieść innym wolność. Zgadza się? Jeżeli jesteś pełen kompleksów, depresji, załamania, lęku i tak dalej, to jak ty zaniesiesz Ewangelię zwycięstwa ludziom? Ja pytam jak? Ustaniesz i powiesz, no nawróć się do Jezusa. Ktoś powie, to co, jak się nawrócę do Jezusa, będę wyglądał jak ty? Będę się czuł jak ty, to ja nie chcę. Jest napisane w Starym Testamencie, w przypowieściach Salomona, że było miasto, które zostało zaatakowane przez wroga i był tam pewien mędrzec, tak? Tylko ten mędrzec nie miał pieniędzy. Mógł wyratować swoją mądrością miasto, ale nie chcieli go słuchać. Dlaczego? Bo nie miał czego? Pieniędzy! Takie dziwne. Ale ten świat jest tak skonstruowany. Jak oni widzą, że jesteś pusty jak bęben turecki, wiążesz koniec z końcem, rozumiesz o co chodzi, i chcesz im głosić Ewangelię, to oni mówią, proszę cię, uspokój się. I co? Nawrócę się do twojego Jezusa i będę wiązał koniec z końcem? Ludzie tego nie chcą. Ale co mówi Słowo Boże? Że Jezus stał się ubogi, abyśmy Jego bogactwem mogli być ubogaceni. To nie oznacza, że mamy mieć miliony dolarów, ale to chodzi, że my już nie musimy wiązać końca z końcem. Obfitość dla każdego człowieka znaczy coś innego. Dla jakiegoś ewangelisty będzie oznaczało to, że potrzebuje odrzutowiec, a dla pastora, który jest w Nigerii, to, że potrzebuje rower, bo musi dotrzeć z wioski do wioski. To jest proste jak drut. Obfitość jest wtedy, kiedy ty masz na normalne, dobre życie, tak? I jeszcze ci zostaje, żeby chodzić łożyć na każdą dobrą sprawę. I Bóg chce, żebyś miał obfitość. To wszystko jest na krzyżu nam dane. To się wszystko zdarzyło na krzyżu Golgoty. Chciałbym się pomodlić o ciebie teraz. Pomóż ci, drogi przyjacielu, w tym, abyś osiągnął swój przełom. Bez względu na to, czy chorujesz, czy jesteś zniewolony, czy masz jakikolwiek kłopot w sferze finansowej, czy czujesz się też odrzucony, pamiętajmy o tym, że Jezus stał się odrzucony. Powiedział Eli, Eli, lama sabachthani, tak? Abyśmy my mogli być zaakceptowani w rodzinie Bożej jako synowie i córki. Możesz przestać czuć się odrzucony. Możesz czuć się pewny. Możesz stać rano i powiedzieć, dzięki Ci, tato, że jesteś moim tatą właśnie. Że już nie płynie we mnie krew jakiegoś tam fizycznego ojca. Fajnie mieć fizycznych ojców, fizyczne matki, tak? Ale Paweł powiedział, że nie znamy już nikogo według ciała. I koniec. Jezus też nie był za bardzo rodzinny. Rozumiecie? Przyszła jego matka, przyszli jego bracia, a on mówi, no moimi braćmi i matką to są ci, którzy pełnią wolę mojego ojca. No taki też nie był specjalny, wiesz. Do tych więzów, proszę ciebie, krwi. Takie miał inne podejście trochę, prawda? Zdrowe, on miał zdrowe podejście. A więc nie musisz czuć się odrzucony. Drodzy przyjaciele, mam wielką prośbę. Ci z was, którzy potrzebują, żeby pomóc wam w modlitwie. Tak? Chciałbym, żebyście tutaj wyszli. Reszta proszę, żebyśmy się mogli modlić o tych ludzi, dobrze? Chciałbym też poprosić, żeby można było jeszcze pograć przez kilka minut, żebyśmy wielbili Pana. Ci z was, którzy nie chcą modlitwy, nie potrzebujecie modlitwy, jest, będziecie w ławkach, proszę, dziękujcie Bogu, wielbijcie Boga, dobrze? Zróbmy to, dajmy Bogu chwałę za to, że to, co wydarzyło się na krzyżu, jest dla nas dzisiaj dostępne. Przede wszystkim zbawienie od naszych grzechów, a także zbawienie od naszych wszystkich konsekwencji grzechów. Amen. Zapraszam was, kochani.